Teresa bardzo dużo zainwestowała w ten związek. Kocha po prostu Artura, chce z nim być. Użyje wszystkich dostępnych trików, żeby dopiąć swojego. To jest typowe zauroczenie, być może fatalne zauroczenie. Rogowski przyjechał z tej Norwegii i jak wiadomo już nie było między Arturem a Marysią dobrze. Nam się tam nie powiodło, dlatego wróciliśmy. No, wszystkie te rzeczy na pewno nie były cementujące dla naszego związku. I pewnie, jak to zazwyczaj bywa, wina gdzieś tam leży po środku, mniej lub bardziej. Życie jest sinusoidą, jest up and down. Myślę, że Marysia się kompletnie tego nie spodziewa. Nigdy nie można powiedzieć, że coś się nie wydarzy, ale wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jakiejś wściekłej reakcji Marysi jest niewielkie. Jestem przekonany, że Artur Rogowski w ogóle w takich kategoriach nawet nie myślał, bo tutaj nie ma nic skalkulowania z jego strony. To po prostu stało się już, bum. Ja sobie z tym nie za bardzo potrafi poradzić. Teresa, kiedy spotyka się z Marią, to nie jest to spotkanie umówione, tylko niespodziewane. Ona zostaje zaskoczona przez Marię, w związku z czym nie wie, ile Maria wie, a potem dopiero dowiaduje się, że nie wie tego od Artura. To jest największy ból dla Teresy. To jest coś, o co prosiła przez bardzo długi czas Artura, żeby powiedział, przyznał się, rozwiązał sytuację. Fakt, że tak długo zwleka z objawieniem prawdy, on sobie po prostu zdaje sprawę, że powiedzenie tego w tym momencie, według niego za wczesnym momencie, no byłoby jakoś druzgocące dla Marii. Na pewno odczuwa wyrzuty sumienia i widać to po prostu prawie w każdej kwestii, którą ona wypowiada. Po rozmowie z Marią w Teresie budzi się po raz pierwszy empatia w stosunku do kobiety, której wyrządza jakby nie było krzywdę. I myślę, że pierwszy raz konfrontuje się z takimi uczuciami. Wcześniej po prostu myślała tylko o sobie, o swoim szczęściu. Człowiek zakochany jest zdolny do bardzo, bardzo wielu rzeczy, które by się sam nie podejrzewał. A teraz patrząc jej w oczy, widzi, jaki ogromny ból jej sprawiła. Nie wiadomo, gdzie oczy schować. No to taka mniej więcej sytuacja i człowiek po prostu w ułamku sekundy chciałby zniknąć i znaleźć się zupełnie gdzieś indziej. A tu niestety trzeba stawić czoła tej sytuacji. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że Artur w ten sposób się zachowa. Do tej pory uważaliśmy go za nie tylko naszego kumpla, ale też wspaniałego partnera dla naszej mamy. Trzymaliśmy kciuki za ich związek. To był dla nas ogromny cios i w pierwszych momentach nie wierzyliśmy, że Artura stać na to. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, skoro Artur postąpił tak w stosunku do swojej żony. Może tak postąpić w stosunku do Teresy. Myślę, że Marysia jest silna, że ona dużo wytrzyma. Podnosi się z trudnej choroby i ten cios, jaki dostała teraz, na pewno jej w tym nie pomoże, ale myślę, że poradzi sobie z tym wszystkim, a my jej w tym na pewno pomożemy. Dzisiaj rozmawialiśmy z Robertem w charakteryzacji. Ja mówię, Robert, a może będziemy małżeństwem, które wróci do siebie po latach, bo ja znam takich. Robert mówi, ja też znam. Ja mówię, no to może tak będzie.